Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Dudkowski i mam tą przyjemność prowadzić program Czy warto jeszcze w coś wierzyć? Każdy z nas przeżył w życiu różnego rodzaju rozczarowania. Zawiedliśmy się być może na członkach naszej rodziny, na naszych przyjaciołach. Niektórzy z nas być może zawiedli się jakąś ideą, obietnicami bez pokrycia. W dzisiejszych, czasach, w dzisiejszych czasach intelektualny rozwój, zdobycza techniki, to wszystko obiecuje, że nasze życie będzie prostsze, przyjemniejsze, łatwiejsze. Jednak okazuje się, że my ludzie biegniemy coraz szybciej. Pęd życia nie pozwala nam zastanawiać się nad tym, co naprawdę jest ważne. Dodatkowo te wszystkie wydarzenia, które dotykają nas ze świata polityki, osłabiają jeszcze bardziej nasze poczucie bezpieczeństwa. Czy warto tak naprawdę jeszcze w coś wierzyć? Czy są jakieś stare prawdy, które nie straciły na wartości? O tym będziemy chcieli porozmawiać podczas serii 17 spotkań, począwszy od dzisiejszego dnia, przez Kolejnych 17 tygodni, aż do końca czerwca, po to, by zgłębić ten temat naprawdę, naprawdę dobrze. Będziemy spotykali się co niedzielę o godzinie 19. Razem ze mną są tutaj zebrani goście. Bardzo miło mi, że jest z nami pani Beata Szleszyńska, Łukasz Romanowski, Julian Hatała. Będziemy również Mieli specjalnego gościa, o którym będę mówił coś więcej w późniejszym terminie, ale chciałbym Państwu powiedzieć, czego możecie się Państwo spodziewać podczas tego programu. Będzie dużo chrześcijańskiej muzyki, będziemy rozmawiać również na tematy zdrowia, będziemy zastanawiali się nad tym, czy jesteśmy w stanie zrobić coś, by nasza, nasze zdrowie mogło ulec poprawie, byśmy nie truli naszego organizmu. To również dzisiaj. A również porozmawiamy na temat tego, czy rzeczywiście warto w coś jeszcze dzisiaj wierzyć. A pierwszy temat, który pojawi się w dniu dzisiejszym, który będzie prezentował nam nasz gość, którego chciałbym teraz tutaj serdecznie poprosić, Mariusz Zaborowski, człowiek, który, o którym mogę powiedzieć z całą pewnością, że przeczytał Biblię, Pismo Święte nieraz. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że właśnie o Piśmie Świętym, o Biblii będziemy dzisiaj rozmawiać. Czy mogę poprosić Cię, żebyś wprowadził nas w ten temat? Pierwsze spotkanie, które jest przed nami, zatytułowane jest: Czy Biblia to zwykła książka, czy coś więcej? Tak się składa, że w naszym chrześcijańskim otoczeniu, w naszej. W chrześcijańskiej kulturze traktujemy Biblię jako świętą księgę. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli okazję porozmawiać o tym, dlaczego mówimy o tym, że Pismo Święte jest świętą księgą. A może bardziej jeszcze, chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, czy w naszych czasach, w XXI wieku, ta starożytna księga w sumie ma dla nas jeszcze jakieś przesłanie, czy może mieć jakieś znaczenie dla nas, ludzi żyjących dzisiaj. Żyjemy nowocześnie, żyjemy szybko. Żyjemy inaczej niż ludzie tysiące lat temu i mamy starą księgę. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj właśnie o tym, co w tej księdze jest niezwykłego, co czyni ją wartościową i, i dobrą dla nas również dzisiaj. Dziękuję za ten wstęp. Chciałbym jeszcze poruszyć jedną bardzo ważną rzecz. Otóż, e, skoro oglądacie nas Państwo przez internet, to zachęcamy również Państwa do aktywnego udziału w dyskusji. Otóż na stronie Nadzieja TV znajduje się również zakładka czat, do której odwiedzenia ja Państwa serdecznie zachęcam. Można tam się zalogować, wziąć udział w dyskusji. Mamy, będziemy starali się również brać Państwa głos pod uwagę, przekazywać Państwa pytania tutaj do naszych gości, również do naszego głównego prowadzącego, aby, aby, abyście Państwo czuli się również jakby współtworzącymi ten program. Ale zanim dyskusja na czacie, zanim główny, główny temat, chciałbym zaprosić Państwa w tej chwili do wysłuchania krótkiego utworu muzycznego. Czuję znowu się. Szept przytulił w sercu mnie, już nie jestem sam. Zraniona błądzi znów podniosła mnie, przebacz moje ja. Zawsze wola Twa w Tobie pa. So much more. Mieliśmy przerwę muzyczną, a w tej chwili będziemy mieli możliwość dowiedzieć się czegoś więcej, w jaki sposób powinniśmy dbać o nasze zdrowie. Tak się dobrze składa, że jest z nami Beata Śleszyńska, która jest specjalistą od spraw zdrowia, jest dietetykiem i na pewno będzie w stanie udzielić mi odpowiedzi, być może Państwu również, czy wszystko, co jemy, co jest dla nas dobre, jest rzeczywiście dobre. No proszę państwa, witam serdecznie. To prawda, że nie wszystko to co jest dobre jest dobre. A może nie wszystko to co uważamy, że jest dobre, jest dobre. Przyzwyczailiśmy się tłumić na przykład zmęczenie filiżanką kawy, stres czasami zagryzamy batonikiem czekoladowym. Tak więc nie wszystkie nasze zwyczaje zdrowotne nie są dobre. Okay, czyli generalnie mamy z tym problem, i, ale możemy coś z tym zrobić, prawda? To nie jest tak, że, jest, że musimy jeść tylko to, co jest dobre. Albo może inaczej, nie powinniśmy tylko spożywać tego, co wydaje nam się, że jest dobre, bo tak naprawdę to, co w tej chwili wydaje nam się, że jest niesmaczne, to jest tylko kwestia jakiegoś naszego być może spaczonego gustu i smaku. Tak. Okay. Myślę, że ten program pomoże nam odpowiedzieć na to pytanie, nie tylko dzisiejszy wykład, ale też i pozostałe. Proszę Państwa, tak, zdrowie zależy od naszych decyzji i od naszych wyborów. Jak odżywiamy się, jak też i gimnastykujemy się, czy chcemy to robić, czy nie, czy też używamy jakieś używki. Wszystko to, Kształtuje nasze zdrowie. Proszę Państwa, może poproszę o prezentację, jeżeli można. Czynniki decydujące o naszym zdrowiu to przede wszystkim wpływ środowiska fizycznego i społecznego, w którym żyjemy. Również opieka zdrowotna przyczynia się do tego, że nam jest coraz lepiej. Kolejny czynnik to środowisko genetyczne. I tutaj muszę powiedzieć Państwu, że bardzo często zwalamy winę za powstające choroby na geny. I w pewnym sensie jest to prawda, ale przeprowadzono liczne badania i okazuje się, że bardzo ważne jest środowisko, w którym zanurzone są te geny. I środowisko zależy, proszę Państwa, od stylu życia, jaki prowadzimy. Więc styl życia wpływa tak naprawdę najbardziej na kształtowanie naszego zdrowia. Potwierdziły to liczne badania naukowe i na przełomie lat 60. i 70., pod kierownictwem doktora Breslowa w Kalifornii przeprowadzono bardzo interesujące badanie. Otóż owy naukowiec przez 9 lat obserwował ludzi i zadawał im. Siedem bardzo ważnych pytań. Siedem takich czynników zdrowotnych, i obserwował, jak zachowują się ci ludzie, jak styl życia, jaki oni prowadzą, ma wpływ na długość życia i na umieralność, na śmiertelność. Zadał kilka podstawowych pytań. Bardzo proszę o kolejny slajd. Pierwsze pytanie dotyczyło: czy palisz papierosy? Drugie: czy pijesz alkohol i jak często? Kolejne pytanie dotyczyło ćwiczeń fizycznych. Czy regularnie ćwiczysz? Czy wykonujesz jakąś aktywność fizyczną? Kolejny obszar, który został poddany badaniom, dotyczył ilości. Godzin snu. Może nie wszyscy myślimy, że jest to ważny czynnik zdrowotny, ale okazuje się, że te badania potwierdziły, że ilość snu ma również wpływ na zachowanie optymalnego zdrowia. Kolejne pytanie to ile ważysz? I jak. Um, i regularnie zjadasz śniadania. I czy pojadasz pomiędzy posiłkami jakieś przekąski? Te siedem zwyczajów żywieniowych, zdrowotnych zostało zbadanych i jak jakie zachowanie ludzie mają. Doktor Breslau miał przekonanie, że właśnie te czynniki mają szczególny związek ze zdrowiem i długowiecznością. Dlatego dzisiaj chciałabym państwu powiedzieć o jednym z tych czynników jako element taki praktyczny w tym wykładzie, bo chciałabym, aby te wykłady nie były tylko czymś takim teoretycznym, ale praktycznym. Dlatego bardzo proszę o kolejny slajd. Tak jak um, zwróciłam Państwu uwagę, że dr Breslow zadawał te pytania i obserwował przez 9 lat zachowania zdrowotne badanych i badanie to obejmowało prawie ponad 7 tysięcy osób i jednym właśnie z tych zwyczajów zdrowotnych było jedzenie śniadania. Jak ludzie jedli, co jedli i kiedy jedli? Okazuje się, proszę Państwa, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Chyba wszyscy znamy takie stare chińskie e, przysłowie, że śniadanie zjedz sam, obiad, e, z obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj e, ubogiemu czy e, wrogowi, prawda? Jest w tym naprawdę dużo racji. Śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia. Śniadanie to takie paliwo, bez którego nasz organizm z trudem wyruszy w kolejny dzień, aby aktywnie uczestniczyć w codziennych zajęciach. Potrzebny jest nam taki zastrzyk energii. I wiele osób rezygnuje z tego śniadania albo je późno. Szybkie, nieprzygotowane, dobrze śniadanie. Proszę Państwa, kolejny slajd, poproszę. Odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego warto jeść śniadanie i dlaczego to właśnie ten zwyczaj ma ogromny wpływ, też i na zachowanie naszego zdrowia. Otóż po nocy spada poziom glukozy we krwi, i właśnie Poranny zastrzyk energii. Jest nam potrzebny, aby z węglowodanów czy z białek ten poziom cukru we krwi wzrósł, po to, abyśmy mogli wykonać jakąkolwiek czynność. Dlatego to śniadanie jest istotne. Kolejny powód. Godziny poranne są czasem maksymalnej aktywności energetycznej układu pokarmowego. W tym i również żołądka. Muszę Państwu powiedzieć, że właśnie w godzinach porannych układ pokarmowy jest najbardziej efektywny i najbardziej sprawny do tego, aby strawić dany pokarm. Żołądek wydziela większą ilość kwasu solnego po to, aby sprawniej strawić daną masę pokarmową. Jeżeli nie dostarczamy śniadania nie dostarczamy posiłku to nadmiar tego kwasu solnego przyczynia się do takich dolegliwości jak zgaga czy nadkwasota czasami też i mamy takie dolegliwości jak refluks tworzą się nadżerki na ściankach żołądkowych na śluzówce więc no niekorzystnie jest proszę państwa kiedy omijamy to śniadanie poza tym właśnie w czasie. W czasie godzin porannych układ pokarmowy jest najbardziej efektywny i najbardziej potrafi wyekstrahować wszystkie składniki pokarmowe ze zjedzonego pokarmu. Kolejny powód, dlaczego warto jeść śniadanie, to w okolicy południa najbardziej aktywny jest nasz mózg. Który, aby móc efektywnie pracować, potrzebuje paliwa. I oczywiście tym paliwem jest glukoza. I po to, abyśmy mogli wykonać jakąkolwiek czynność, potrzebujemy właśnie tego paliwa. To jest bardzo istotne również dla małych dzieci, tych, które uczą się w szkole. One potrzebują tego właśnie zjedzonego, porządnie śniadania. Osoby jedzące śniadanie rzadziej cierpią na nadwagę i otyłość. Może niektórym się to właśnie wyda bardzo dziwne, bo bardzo często spotykam takie właśnie osoby, które rezygnują z porannego posiłku ze względu na utrzymanie prawidłowej wagi ciała. Myśląc o tym, że jeżeli wieczorem zjedzą. Późny posiłek to rano spalą nadmiar tkanki tłuszczowej i dopiero w późnych godzinach przedpołudniowych czy południowych zjedzą posiłek. Takie myślenie jest błędne, jeżeli chodzi o utrzymanie masy ciała. Osoby właśnie, które myślą o... Właściwej, właściwej masie ciała powinny jak najbardziej jeść dobre, prawidłowe śniadanie i nie rezygnować z tego na rzecz na przykład późnych popołudniowych posiłków. Bardzo proszę o kolejny teraz slajd. Dlaczego warto jeść śniadanie? To jest istotne, jeżeli chodzi o nasze dzieci, które już wspomniałam. Na całym świecie autorzy literatury naukowej łączą jedzenie śniadania z lepszą wydajnością poznawczą. Dzieci jedzące śniadanie w domu osiągają lepsze wyniki w nauce, wykazują też większą ilość kreatywnych. Pomysłów. Ja sama kiedyś przeprowadzałam takie badanie i muszę powiedzieć, że z owego badania wynikało, że prawie 20% dzieci wychodzi z domu, nie jedząc śniadania. Więc udowodniono i wiele przeprowadzono takich właśnie badań, które Pokazuje, że dzieci, które jedzą prawidłowe śniadanie, obfite śniadanie, mają lepsze wyniki w nauce, mają więcej kreatywnych pomysłów, mają lepszą pamięć. To też dotyczy osób starszych. Nie tylko dzieci jedzące duże, obfite śniadanie lepiej pracują, mają lepszą pamięć. Osoby dorosłe również, jeżeli zjadają dobre dobrze skomponowane śniadanie wykazują taką zdolność poza tym poprawiają też i zdolność taką psychiczną osoby które jedzą śniadanie, jak pokazuje badanie, rzadziej też cierpią na depresję. Także warto zastanowić się nad tym prostym zwyczajem, jak właśnie jedzenie śniadania. I jak takie śniadanie powinno być skomponowane? Proszę zwrócić uwagę Państwu na kolejny slajd. Aha, jeszcze mamy tutaj, dlaczego warto jeść śniadanie. Bo często y, osoby pytają się, czy w takim razie, jeżeli ja rezygnuję ze śniadania albo na przykład jem miseczkę płatków owsianych z mlekiem, to czy rzeczywiście to mi wystarcza? Czy mogę w ciągu dnia nadrobić stratę związaną z niejedzeniem śniadania? Śniadanie. Ten posiłek poranny powinien dostarczyć nam jedną trzecią do jednej, drugiej zapotrzebowania energetycznego, jak również taką samą ilość składników odżywczych czy to witamin, czy to minerałów, czy innych składników. I proszę Państwa. Wiele osób nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że w ciągu dnia, jedząc różne posiłki, jest trudno tak naprawdę dostarczyć te składniki odżywcze. Teoretycznie można nadrobić tą stratę, ale jak wykazują badania, jak wykazuje praktyka, rzadko to się jednak dzieje. Dlatego to śniadanie jest dosyć istotne. Dlatego doktor Breslow. Zauważył właśnie to w badaniach, że ten czynnik zdrowotny ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, chociaż wydaje się można powiedzieć takie banalne jak jedzenie śniadania. Więc Postawmy sobie to pytanie, w jaki sposób skomponować to śniadanie, aby było ono prawidłowe, bo już jeżeli wiemy już, że ono jest ważne, to z czego ono powinno się składać? Dlatego bardzo proszę o pokazanie na ekranie, jak powinno wyglądać takie. Dobrze skomponowane, zbilansowane śniadanie. Otóż pełnowartościowe śniadanie powinno zawierać na pewno nierafinowane węglowodane. Na przykład w formie kaszy, czy ryżu, czy płatków zbożowych, czy też pełnoziarnistego chleba. Tu szczególnie Państwu polecam na śniadanie kaszę jaglaną. Kasza jaglana jest jedną z takich kasz, które ja osobiście bardzo lubię i bardzo często ją właśnie przyrządzam na śniadanie dla siebie, dla mojej rodziny. Kasza jaglana jest obecnie dostępna w sklepach. Jest to kasza, która zawiera. Najwięcej żelaza spośród wszystkich zbóż również ma niespotykaną ilo, ilość też wartości odżywczych, jak białka czy witaminy. Również zawiera krzemionkę, która jest bardzo potrzebna naszym stawom, naszym włosom. Też potrzebna jest naszej skórze. Jest to jedyna kasza, która jest zasadotwórcza. Dlatego szczególnie osobom które też i spieszą się do pracy polecam, dlatego że szybciutko się gotuje i naprawdę jest bardzo sycąca. Więc wybieramy te nierafinowane, nieoczyszczane węglowodany po to, aby dostarczyć te składniki odżywcze, które są nam niezbędne. Kolejny składnik, który powinien być dobrze zbilansowany, to białko. Białko mo może być pozyskiwane. Z orzechów, z pestek, na przykład słonecznika, siemielniane, sezam, serek sojowy, nasiona strączkowe, na przykład nasion strączkowych można zrobić przeróżne pasty do chleba. Ze słonecznika czy z innych orzechów spotykane są i masła orzechowe. Ze słonecznika, który jest bardzo dobrym źródłem i białka, również witamin, szczególnie witaminy E. Żelaza również. Można zrobić fantastyczną pastę do chleba, która jest bardzo prosta i z pełnoziarnistym chlebem na pewno będzie dobrze skomponowana. Tłuszcze również są bardzo istotne. Tutaj y, oczywiście nie używamy ich w nadmiarze. Szczególnie polecam tłuszcze pozyskiwane z nasion, na przykład nasiona pestek słonecznika czy dyni, czy siemienia lnianego. Siemienia lniane jest takim właśnie niesamowitym składnikiem pokarmowym takim, takim produktem, który zawiera kwasy. Wielonienasycone kwasy omega-3 i są one tłuszczami tak zwanymi leczniczymi, więc na pewno warto właśnie to siemielniane gdzieś tam do swoich posiłków dodawać. Zawsze polecam stosować oleje z umiarem. Więc tak powinno być, proszę Państwa, zbilansowane śniadanie. I zawsze warto pomyśleć o tym, że śniadanie powinno być najważniejszym posiłkiem dnia, bo kawa i drożdżówka to nie wystarczą. Kawa i drożdżówka nie jest dobrze zbilansowanym posiłkiem na śniadanie. Proszę Państwa, dr Breslow zauważył po obserwacji tej dziewięcioletniej, że najdłużej żyją osoby, które nie palą, nie piją, śpią 7 do 8 godzin na dobę, mają też właściwą masę ciała, codziennie, regularnie gimnastykują się. Przynajmniej 30 minut dziennie spożywają regularne śniadania i to właśnie dobrze zbilansowane, dobrze skomponowane, obfite, pełnowartościowe śniadanie, o czym sobie już powiedzieliśmy, i nie podjadają pomiędzy. Posiłkami. Myślę, że być może w kolejnych wykładach będziemy jakby rozszerzać to, tą myśl. Doktor Breslow również zauważył, że. Spośród tych wszystkich czynników, tych wszystkich siedmiu czynników, najważniejsze jednak są e, aspekty żywieniowe, ale nie tylko. Bo ćwiczenia fizyczne e, dr Breslau postawił gdzieś na e, pierwszym miejscu, więc pamiętajmy o tym, aby codziennie być w miarę aktywnym fizycznie i pamiętajmy o tym, że czasami może zdarzyć nam się pomijać to śniadanie, ale ważne jest, abyśmy umieli dobrze, dobrze skomponować to śniadanie i go zjeść. Wydaje nam się, że to jest bardzo prosty zwyczaj, ale ważne jest, abyśmy o nim pamiętali. Doktor, doktor Breslow również powiedział, że e, najdłużej żyją osoby i najzdrowiej żyją te osoby, które zachowują te siedem zwyczajów zdrowotnych. Czego też i Państwu życzę, abyście mogli nie tylko wiedzieć o tych zwyczajach żywieniowych zdrowotnych, ale też je i e, przestrzegać i e, gdzieś Prowadzać swoje własne życie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę dużo zdrowia. Dziękujemy za ten, za ten pouczający wykład. Myślę, że wszyscy zaczniemy jutro dzień od śniadania. Dzisiaj wieczorem raczej już godzina jest na tyle późna, że raczej posiłków nie powinniśmy spożywać. W zdrowym ciele zdrowy duch. Teraz chciałbym zaprosić na to miejsce Mariusza Zaborowskiego, który przeprowadzi nas, przez, przeprowadzi nas przez główny temat tego spotkania, czyli czy Biblia to zwykła książka, czy też być może coś więcej. Zapraszam. Dziękuję. Moi drodzy, we wstępie już powiedziałem, że. Pismo Święte jest księgą starożytną, ale to nie musi świadczyć o jej wyjątkowości. W starożytności też pisano zwykłe książki. Natomiast historia Pisma Świętego rzeczywiście mówi nam coś niezwykłego. Nie wiem, czy wszyscy tak na co dzień jesteśmy tego świadomi, ale jest to księga, która powstawała bardzo długo. Uznaje się, że pierwszym pisarzem Pisma Świętego był Mojżesz, człowiek, który żyje około 1500 lat przed Panem Jezusem. Ostatnim z pisarzy Pisma Świętego jest apostoł Jan, który Ewangelię, Apokalipsę pisze około setnego roku naszej ery. Czyli mamy razem 1600 lat, w ciągu do którego czasu powstaje Pismo Święte. No wiadomo, że nie może tego pisać jeden człowiek. Jest około 40 różnych autorów. Czy to jest niezwykłe? Niezwykłe jest to, gdy uświadamiamy sobie, że Pismo Święte jest w tym wszystkim naprawdę niezwykle spójne, że pokazuje tak naprawdę nam jedną historię. Historię człowieka, który jest stworzona, więc historię pierwszego raju, historię, która sięga aż do czasu, kiedy Bóg chce odnowić tę ziemię i stworzyć na tej ziemi ponownie raj. Oczywiście są tam perypetie człowieka, który się gubi, którego Bóg szuka, którego Bóg pomaga, pozwala mu jakoś znaleźć swoje drogi. Na pewno najważniejszym momentem Pisma Świętego jest Jezus Chrystus i to, co wydarzyło się na Golgocie, ten punkt przełomowy i to wszystko, co sprawiło, że mamy nadzieję i mamy przed sobą przyszłość, ale to wszystko mieści się na kartach jednej księgi. Pisali ją ludzie, którzy oczywiście się na co dzień nie znali. Jak powiedziałem, było ich czterdziestu. Byli to ludzie, którzy zajmowali się w życiu różnymi sprawami. Byli tam królowie, byli tam poeci, byli tam pasterze, byli tam rybacy, byli tam zwykli i bardzo wykształceni ludzie. A mimo to powstało bardzo spójne, piękne i niezwykłe dzieło, które na dobrą sprawę swojej szczególności nabiera może i przez to, Czego jeszcze nie powiedziałem. Otóż wspomniałem o tym, że powstaje księga pisana przez około 40 różnych pisarzy. I specjalnie nie użyłem słowa autor. 40 pisarzy, ale jeden autor pisma świętego. Tym autorem jest Bóg. Dlaczego tak myślę? Apostoł Paweł, kiedy pisał drugi list do Tymoteusza. Pisze swojemu młodemu towarzyszowi podróży i wspólnej pracy, w której zwiastują Jezusa Chrystusa, mówi mu: Całe pismo, całe pismo przez Boga jest natchnione. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ale te pierwsze słowa całe pismo przez Boga jest natchnione. To nie jest jakaś wena, którą może mieć poeta. Natchnienie Boga to jest taki szczególny dar łaski, który sprawia, że człowiek wie, co ma pisać, jak obiektywnie odebrać rzeczywistość, którą widzi, no a przede wszystkim bardzo często ma przesłanie z nieba od Pana Boga, i dlatego w Piśmie Świętym bardzo często padają takie słowa tak, mówi Pan. Pan Bóg. I to czyni ją niezwykłą. Apostoł Piotr wypowiada bardzo podobną myśl. Mówi o proroctwach i stwierdza tak: proroctwo nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej, ale wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Jest ten element ludzki. Tak jak powiedziałem, 40 pisarzy widać ich wpływ w Piśmie Świętym, chociażby po stylu. Po kunszcie pisarskim. Są takie księgi pisane naprawdę wspaniałym, często wręcz poetyckim językiem. Widać, że ktoś był po prostu wykształcony, ale są księgi pisane przez zwykłych ludzi, rybaków, rolników, pasterzy, którzy zrobili dokładnie to, na co było ich stać przekazali słowo od Pana Boga językiem, jaki znali na co dzień i to też się zauważy. Ale jedne i drugie księgi. Były księgami natchnionymi przez Pana Boga. Wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na jeszcze inną rzecz. Kiedy mówimy o niezwykłości Pisma Świętego, to ta księga jest niezwykła i może od tego powinienem zacząć, że na tę księgę osobiście bardzo często powoływał się nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. To jest niezwykłe. Pan Jezus urodził się jako ten, który był wypełnieniem proroctw. Zresztą tak bardzo często w Piśmie Świętym czytamy. Opisane są jakieś jego dzieje, jakieś jego losy i jest powiedziane, a to się stało, aby wypełniło się słowo proroka, no na przykład Izajasza, Jeremiasza. To zależy, jaka, jaka to chwila w życiu jest komentowana. Ale Pan Jezus sam cytował. Przyszli do niego kiedyś mądrzy ludzie tamtych czasów. Ci, którzy byli związani z kapłaństwem w świątyni jerozolimskiej. To byli sadyceusze. Sam Nowy Testament dodaje, że ci ludzie wierzyli w różne rzeczy, ale na przykład nie wierzyli w zmartwychwstanie. I zadawali różne pytania, które miały no, w zamyśle pogrążyć naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ja nie chcę mówić dokładnie, jak przebiegała ta rozmowa, ale Pan Jezus wypowiedział jedne. Znaczące słowa. W Ewangelii Świętego Mateusza w 22 rozdziale, w wierszu 29 czytamy: Błądzicie. Dlaczego? Nie znając pism ani mocy Bożej. Dlaczego ludzie błądzą w poglądach na temat Boga, na temat tego, co nas czeka? Bo nie znają pism, nie znają mocy Bożej i gubią się na tej ziemi. Zobaczcie, jaką rangę nadaje Pismu Świętemu Pan Jezus. Mamy w coś wierzyć? Oczywiście, wierzmy, ale w to, co jest w Słowie Bożym. Jeżeli tego nie zrobimy, błądzimy. Wierząc, gorliwie wierząc, ale pytanie, w co? Pan Jezus wykorzystywał Słowo Boże w innych sytuacjach, często dramatycznych. Czytamy na przykład o tym, że Pan Jezus przez 40 dni pości na pustyni. Myślę, że jest to historia dosyć dobrze znana wśród chrześcijan. Może trudno nam sobie to wyobrazić, jak można nie jeść przez 40 dni, ale ja nie o tym będę teraz mówił, chociaż znam osoby, które to zrobiły. W tych czasach i żyją. Pan Jezus też przeżył, ale chodziło o walkę, która tak naprawdę rozgrywała się na poziomie duchowym. Przychodzi diabeł, kusi go, a pan Jezus wypowiada takie charakterystyczne słowa. Zaczyna od słowa napisano. Napisano. Na przykład, zamień ten kamień w chleb. Czy to był problem dla Pana Jezusa, który potrafił nakarmić pięć tysięcy ludzi? To nie był dla Niego żaden problem, żadne wyzwanie. A jednak Pan Jezus odpowiada: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. I diabeł zamknął usta. Wiecie, nie chciałbym, żebyśmy traktowali pismo święte jako taką księgę, która jest no, cytat odgania diabła. Nie, nie, nie. Pan Jezus żyje zgodnie z tym, co w Słowie Bożym jest. Powołuje się na Słowo Boże, na drogę, którą to Słowo Boże pokazuje. Jest to droga święta. Diabeł nie ma tam przystępu. Jezus jest wolny. No, pokus było kilka, i za każdym razem Pan Jezus zaczynał od słowa: Napisano. Na przykład napisano: Panu Bogu pokłanać, pokłaniać się będziesz, tylko jemu służyć będziesz. Albo napisano: Nie będziesz kusił Pana Boga Twego. Ta cała historia jest przepiękna, bo mówi o tym, że diabeł od Pana Jezusa odszedł. Nie miał się czego przyczepić. Zobaczcie, jaką to drogę, jak bezpieczną drogę pokazuje nam Jezus Chrystus. Ale to Słowo Boże, w przypadku Pana Jezusa, tego co robi, nabiera jeszcze innych wymiarów. Patrzymy na przykład na pewne zdarzenia, które mają miejsce wtedy, kiedy pan Jezus z wstał. No, my znamy historię zmartwychwstania i wiemy, że, że tak po prostu było, przyjmujemy to jako fakt, ale, ale w tym dniu, kiedy to się wydarzyło, nawet uczniowie byli przerażeni, mówiąc: "Umarł, nie ma go". W Ewangelii według Świętego Łukasza czytamy o tym, że dwóch uczniów idzie do Emaus, do pewnej miejscowości. Dochodzi do nich Pan Jezus, oni go nie poznają, oni są zajęci swoimi myślami, swoim światem. Kiedy ten go ich pyta, o co tak naprawdę chodzi, czym są zasmuceni, oni się dziwią, mówią, to Ty chyba jesteś jedynym człowiekiem, który nie wie, co się wydarzyło ostatnio w Jerozolimie. A co się wydarzyło? Opowiadają o tym sprawiedliwym, który został ukrzyżowany, jak trzy dni leży w grobie. Są smutni, są tak zapatrzeni w swój ból, w swoje rozgoryczenie. Swoje stracone nadzieje, że tak naprawdę niczego innego nie widzą. Pan Jezus przychodzi do nich i nagle w tej rozmowie czytamy tak: począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. Zobaczcie, co niezwykłego zrobił Pan Jezus. Jeżeli widzisz człowieka, który jest zmartwiony tym, co się stało, i pan Jezus do nich podchodzi. Co mógł zrobić? Dużo prostszego, żeby ich pocieszyć, żeby ich wyrwać z tego stanu przygnębienia. Mógł zrobić to, co kiedyś zaproponował Tomaszowi. Zobacz. Chcesz? Daj rękę. Włóż w mój bok. Zobaczcie, to jestem ja. I wszyscy ludzie by powiedzieli: Chrystus z wstał. I to by wystarczyło tym ludziom tak. Ale zobaczcie, Pan Jezus się do tego nie ograniczył. Jest powiedziane, że zaczął od Mojżesza, poprzez proroków, poprzez pisma, właściwie z tych części składało się całe Pismo Święte Starego Testamentu, zaczął mówić o tym, że tak naprawdę Mesjasz, który miał przyjść, musiał umrzeć. Podstawa tego, w co wierzymy, nie opiera się na naszych zmysłach, co widzę, co słyszę, bo ja już nie widzę pana Jezusa. Dwa tysiące lat ludzie nie oglądają Pana Jezusa tak jak kiedyś, uczniowie. Ale mamy Słowo Boże, które Pan Jezus wskazał, mówiąc: Chcesz zobaczyć, kim jestem? Chcesz zobaczyć dobrą drogę? No to wracaj do tego, co tu jest, co tu jest napisane. Moi drodzy, i takich historii jest naprawdę bardzo wiele. Może, może nie będę mnożył, ale Jezus Chrystus pokazywał Pismo Święte, mówiąc o tym, że jest czymś wyjątkowym. I to samo później czynili ci, którzy w Niego uwierzyli. Na przykład apostoł Paweł został uczniem Pana Jezusa nieco później, i czytamy, że w liście do Rzymian udziela chrześcijanom takiej rady, mówiąc: Cokolwiek przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość, przez pociechę z pism nadzieję mieli. W innym miejscu, w pierwszym liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale i w wierszu jedenastym, apostoł Paweł opisując w zasadzie wcześniej taką dosyć smutną historię ludu Bożego, który wyszedł z Egiptu i niestety pana Boga solidnie zawodził swoim zachowaniem. Mówi o tym, jak Bóg ich prowadził, czasami karcił, czasami karał solidnie. I w końcu apostoł Paweł mówi: a to wszystko przyszło na tamtych dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas. Chrześcijanie czytali Pismo Święte. Chrześcijanie znali Pismo Święte. Moglibyśmy patrzeć na nauki, które wygłaszał Święty Piotr, Święty Jan, Święty Paweł. Oni nigdy nie opowiadali o tym, w co należy wierzyć, w oderwaniu od Słowa Bożego, od Pisma Świętego. Jest to argument, który mówi o tym, że Słowo Boże jest czymś niezwykłym, jest czymś niezwykłym. Tym bardziej, że kiedy czytamy o tym Słowie, dowiadujemy się między innymi, że z Nim są związane takie niezwykłe przymioty. Na przykład, Pan Jezus, a czytamy o tym w Ewangelii Jana w 17 rozdziale i w wierszu również 17, mówi. Słowo Twoje, mówiąc do swojego Ojca, jest prawdą. Zwykła rzecz byśmy powiedzieli. Ale kiedy Pan Jezus stał kiedyś przed Piłatem, Piłat zadał takie, wydaje mi się, pytanie, które idzie z ludzkością przez wszystkie wieki. A cóż to jest prawda? W naszych czasach każdy wie, co jest prawdą. Każdemu się wydaje, że zna prawdę obiektywną. Dla jednego prawdą jest to, dlaczego? dla kogoś innego coś zupełnie innego. A Pan Jezus na przekór wszystkim takim różnym, ewentualnym myślom człowieka mówi: Słowo Twoje jest prawdą. Znowu kieruje nas w tę stronę. Psalmista w Psalmie 12, w wierszu 6, 7, przepraszam, mówi, że Słowo Boże jest czyste. Tą czystość porównuje do tego, jak do, do, doprowadza się do czystości srebro i złoto, mówiąc, to złoto jest siedmiokrotnie przetapiane, po to, żeby pozbyć się żużlu, tego wszystkiego, co jest, co jest niewłaściwe, co jest niepotrzebne. No wiadomo, zależy nam na najwyższej próbie tego kruszcu. Psalmista mówi takie jest słowo Boga, czyste. Wcześniej mówiłem, cytowałem słowa Pana Jezusa jest prawdą. W innym miejscu psalmista mówi słowo Twoje jest pochodnią, stopą moim, światłością, ścieżką moim jest to Psalm 119 i werset 5. Wiecie, kiedy dzisiaj siedzimy sobie w tym. Oświetlonym pomieszczeniu, opowiadanie o pochodni jest w sumie. To nie działa nam na wyobraźnię. Ale zadziałałoby nam na wyobraźnię, oby tak się nie stało, gdyby w jednej chwili zgasło tu światło. Zaraz by powstał pomysł, kto ma latarkę? Dlaczego? Bo jest potrzebna. Kiedy psalmista wypowiada te słowa, mówi o tym w czasach, kiedy nie było elektryczności, kiedy nie było lamp na ulicach, kiedy nie było latarek wygodnych w użyciu, ale jest pochodnią, światłością, moim ścieżką, moim drogą, a żebym się nie zgubił, żebym się nie pokaleczył, żebym sobie nie zrobił krzywdy. Dziwna rzecz, a właściwie mnie to już od wielu lat wcale nie dziwi, to wszystko jest związane ze Słowem Bożym. Z Pismem Świętym, z Biblią. Różnie tę księgę nazywamy, ale chodzi o to, co tutaj jest zawarte. Stary Testament 39 ksiąg, Nowy Testament 27. Księgi historyczne, jakieś dydaktyczne, apokaliptyczne, różne formy przekazu tego, jaka jest wola Pana Boga. Jest czyste, jest prawdą, jest światłością. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w czwartym rozdziale i wierszu 12 mówi Słowo Boże jest żywe. O, litery są martwe. Raz zapisane zostają tam na wieki. A jednak czytamy Słowo Boże jest żywe. Pozwólcie, że przeczytam troszeczkę dłuższy urywek z pierwszego listu apostoła świętego. Piotra, który w pierwszym rozdziale, w wersetach może nawet od 22 na temat tego żywego słowa mówi w, taki oto, w takim oto kontekście. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. Dobrze. Chrześcijańska rada. Ale czytajmy dalej. Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Jesteśmy narodzeni przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Zacząłem dzisiaj mówiąc o tym, że Biblia jest księgą starożytną, a to ciekawe. Wieki później apostoł Piotr mówi, to słowo jest żywe, cały czas żyje. No nie może być inaczej, jest to słowo Boga. Ono trwa. Posłuchajcie, dalej apostoł Piotr mówi, gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy, uschła trawa i kwiat opadł. Ale słowo Pana trwa na wieki, a jest to słowo, które Wam zostało zwiastowane. Słowo Boże zmienia ludzi. Nie ma w tym słowie nic magicznego. Jest to słowo Boga. Kiedy je czytamy, myślimy o Bogu, zaczynamy, zaczynamy z nim rozmawiać, zaczynamy albo on nawiązuje z nami szczególną więź, relację i życie człowieka zmienia się. Na pewien wzór, na pewien ideał. Jaki ideał? Dlatego o ludziach, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Kiedyś powiedziano, to są chrześcijanie. A. Nie dlatego, że sobie takie logo przyczepili do szat. To byłoby proste. To byłaby nawet może próba manipulacji otoczenia, mówiąc, my jesteśmy wyjątkowi, my mamy takie oznaki, my tak się nazywamy. Oni tak się nie nazwali. Ludziom mówili, to są chrześcijanie. Mówili o nim i wyglądali jak on w swoim życiu i zachowaniu. Bo Słowo Boże jest żywe, a oni zostali odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Z tym, że warto myślę też i powiedzieć o pewnych słowach, które znajdują się w Piśmie Świętym, a stanowią pewne ostrzeżenie. Otóż, kiedy bierze się słowo Boże do ręki, to trzeba zrobić z niego należyty użytek. Wielu ludzi bierze to słowo Boże do ręki i znajduje tam czasami to, co chce znaleźć. Ale święty Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale i wierszu 20, powiedział: Przede wszystkim wiedzcie to, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Znajduję Słowo Boga i teraz to, co mi wyobraźnia, podpowie może to się odwrócić i przestać być Słowem Bożym. Może być już tylko Słowem moim włożonym gdzieś tam w jakąś historię Pisma Świętego. Nie. Piotr mówi, wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Zresztą w tym samym liście mówiąc na temat takiej pracy pisarskiej apostoła Pawła. To ciekawe, że apostołowie też powoływali się na siebie nawzajem, ale w stosunku do Pawła apostoł Piotr ma taką ciekawą myśl. I co mówi? Trzeci rozdział drugiego listu Piotra, wiersz szesnasty, mówi o Pawle, który pisze w wielkiej mądrości, która jest mu dana. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada. I teraz posłuchajcie uważnie. Co w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku własnej zgubie. A więc najlepiej zamknąć księgę, zrobić krok do tyłu i się nie narażać. Otóż nie po to pisze to apostoł Piotr. Paweł, którego tutaj właśnie przed chwilą przytoczono, kiedy napisał te piękne słowa, całe pismo przez Boga jest natchnione, nieco wcześniej, już we wcześniejszym wersecie e, powiedział do Tymoteusza: A ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc można te pisma znać od dzieciństwa i wcale nie być zgubionym, ani, ani gdzieś tam przegranym. Natomiast z całą pewnością trzeba wiedzieć, że kiedy biorę pismo święte do ręki, to niech ono będzie, będzie święte. Nie takie święte, żebym się bał i nie chciał i odłożył, bo wtedy ta księga jest zwykłą księgą. Wiecie, zauważyłem. Że na półce kurz osiada tak samo na wszystkich książkach, które mam, na Piśmie Świętym też. Ale kiedy biorę tę Biblię do ręki i czytam ją, to wiem, że przez szacunek dla Boga powinienem o czymś pamiętać. Na przykład, prawie że na końcu Pisma Świętego, Święty Jan, w 22 rozdziale. Apokalipsy i wersecie 19 mówi, żeby niczego do tej księgi nie dodawać ani nie ujmować. Co to znaczy w praktyce? Żebym nie dopisał jakiejś księgi? Nie mam takiego zamiaru. Żebym może nie wyrywał kilku kartek z Pisma Świętego? Nie, takiego zamiaru też nie mam. Ale można w inny sposób dodawać do Pisma Świętego albo ujmować. Na przykład czytam i dowiaduję się czegoś, co mi się nie podoba. Bo niestety w świetle Pisma Świętego mogę wyglądać nie najlepiej. I co wtedy robię? Więc jeżeli to jest na przykład w tym miejscu, to myślę sobie, hmm, rozpocznę od Nowego Testamentu. Co zrobiłem? Otóż zrobiłem to, przed czym przestrzega apostoł. Odjąłem coś. Nie pozwalam, żeby to słowo w jakiś sposób do mnie dotarło. Nie powinienem też wkładać w naukę pisma świętego to, czego tam nie ma, więc nie powinienem niczego w ten sposób dodawać. Natomiast, żeby też nie mówić o tym za długo, chciałbym pokazać pewne pozytywne przykłady, które są w Nowym Testamencie. Otóż, kiedy apostoł Paweł udał się w pewną podróż, Podróż taką misyjną. Odwiedził m.in. przepiękne miasto Tesaloniki, ale spotkał się tam z odrzuceniem ze strony swoich współbraci, rodaków, którzy po prostu zmobilizowali mieszkańców tego miasta i musiał stamtąd uciekać. Następnym miastem, do którego dotarł apostoł Paweł, była Berea. Znowu poszedł do swoich współbraci, do swoich rodaków. I też opowiadał im o panu Jezusie. I w dziejach apostolskich, w 17 rozdziale i w 11 o tych mieszkańcach Berei czytamy tak. Którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice, ponieważ codziennie badali pisma i sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Zobaczcie. Słuchali pewnej nowej rzeczy. Człowiek jest otwarty, ale zasada ograniczonego zaufania. Nie mogę się poddawać każdej myśli, którą ktoś mi przytoczy z pisma świętego. Może mnie sprowadzać na manowce. Tak jak w Starym Testamencie byli fałszywi prorocy, tak i w Nowym Testamencie czytamy o fałszywych nauczycielach. Ale mieszkańcy Berei widocznie mieli dostęp do pisma świętego i sprawdzali. Czy ten Paweł, my na niego mówimy dzisiaj Święty Paweł, Kiedyś to był Paweł Starsu, jakiś gość, który przyszedł do miasta, opowiada jakieś nowiny, nowe rzeczy. Na pewno tak jest? Sprawdźmy. Czytali Pismo Święte. To jest droga bezpieczna. To jest droga, którą mamy wskazaną w Piśmie Świętym. Na pewno, kiedy sięgamy do Słowa Bożego, powinniśmy robić to z modlitwą. To jest rzecz podstawowa. Jest to święta Księga, bo autorem tej Księgi jest Bóg. Bóg, który natchnął tych, którzy mieli tę Księgę spisać. I ten Bóg chce, ażebym ja z Jego pomocą tę Księgę czytał. A więc modlę się, proszę. Zobaczcie, wchodzę w pewien krąg oddziaływania Pana Boga. Biorę świętą Księgę, czytam o niezwykłych rzeczach, czasami niezrozumiałych, ale chcę, żeby Bóg mnie w to wszystko wprowadzał. I pozwólcie, że może jeszcze zacytuję jedną wypowiedź znowu Pana Jezusa, który rozmawiając ze współczesnymi sobie ludźmi powiedział tak: Jeżeli chcecie czynić wolę Jego Boga, to będziecie wiedzieli, czy te słowa mówię od siebie, czy też są to te właściwe. Od Boga, czy są to tylko ludzkie rzeczy? Jeżeli będziecie chcieli czynić wolę Boga, gdzie można podchodzić do Słowa Bożego i być religioznawcą. Dlaczego nie? Ale nie o to chodzi. Przygoda z Pismem Świętym jest to coś bardzo osobistego, coś, o czym czytaliśmy. Powinno na mnie wpłynąć, zmienić, ukształtować moje poglądy, co ma mi pomóc nawiązać z Bogiem jakieś relacje. No możemy zobaczyć, co to znaczy słowo żywe. Odwagi, moi drodzy. Naprawdę warto, bo możemy w ten sposób sięgnąć po rzeczy, które nas mogą zaskoczyć swoją świętością, ale swoim, swoją też codziennością, ponieważ to słowo o tej codzienności, którą spędzamy z Bogiem w obecności Boga, mówi wystarczająco dużo. Dziękuję Państwu za uwagę, a myślę będzie jeszcze okazja do pewnych spraw związanych z Pismem Świętym nawiązać. Dziękujemy Mariuszu za to, co, co nam przekazałeś. Chciałem powiedzieć, że na czacie w tej chwili mamy 15 aktywnych uczestników czatu i ponad 40 osób, 48 osób, które obserwuje nasz czat i dyskusja coraz bardziej się rozkręca. Będziemy starali się mówić głośniej. Są głosy na czacie, które wskazują, że niektórzy nie dosłyszą, więc będziemy starali się coś, coś z tym fantem zrobić. Natomiast co będzie się działo dalej? Za chwilkę będziemy mieli dyskusję na temat tego, co usłyszeliśmy, na temat tego, czy rzeczywiście Pismo Święte jest zwykłą książką, czy też jest niezwykłą, niezwykłą pozycją książkową. Ale zanim do tego przejdziemy, to chwilka z muzyką. Serdecznie Państwa zapraszam. As for. Jesteśmy po e, krótkiej prezentacji tematu. Teraz chciałbym, żebyśmy podyskutowali. Żebyśmy e, porozmawiali na temat Pisma Świętego, na temat Biblii, na temat e, Waszych doświadczeń. Chciałbym Was jeszcze raz e, przywitać, przedstawić Beata Szcześnińska, Łukasz Romanowski, Julian Hatała i Mariusz Zaborowski. E, no i ja, Tomasz Dudkowski. E, mam takie pytanie. E, Mówiliśmy na temat tego, że Pismo Święte powstawało na przestrzeni długiego okresu czasu i pisało e, tę książkę, tę księgę wielu autorów. E, skąd tak naprawdę możemy mieć pewność, że jak gdyby oryginalny przekaz tej książki poprzez, e, te wie, przez, poprzez wiele stuleci nie uległ tak naprawdę zafałszowaniu? Jak, jak, wam, jak wam się wydaje? Bo to jest, to jest interesujące, że... E, no, mamy, To jest w zasadzie jedna z najstarszych ksiąg w, w, w dziejach ludzkości. No wydaje się, że yy, często się słyszy takie oskarżenia, słowa, że no, a skąd wiadomo, co tam było napisane, czy, czy jest jakakolwiek pe pewność, że, że to, co my dzisiaj czytamy, to jest to, co ci ludzie napisali, a właściwie to, czy to są właściwie autorzy. Nawet cza, czasami mówi się o tym, że to pisał ktoś zupełnie inny, albo to pisały, wiecie, takie może pokolenia, prawda? Ale yy, nawet pisano prace naukowe na ten temat w XIX wieku, próbując dowodzić, że te rzeczy są niemożliwe, że to pisano później albo w innych warunkach kulturowych. Ale to, co jest rzeczywiście uderzające, to jest to, że archeologia Czasami łód szczęścia, może nawet więcej, może jest to po prostu bo, Boże przeznaczenie, spra, sprawiały, że we właściwym czasie znajdowano właściwe dowody na to, że jednak jest inaczej. Mhm. I te wszystkie książki pisane stawały się właściwie e, mhm. czymś kompletnie bezwartościowym. Jednym z takich przykładów jest to, że odkryto na przykład z zwo, wojewków Kumran. Głośno się mówi o tym, że tam, że one opisują wspólnotę Esyńczyków, ale tam też by były, Zwoje zawierające księgi Starego Testamentu i to bardzo często więcej niż jeden e e e mhm. egzemplarz. Potem te, te księgi porównano z jedynymi, hmm. które mieliśmy dostępne, 9, 10 wiek. I okazało się, że praktycznie nie ma między nimi żadnych różnic. Ru a te księgi z Qumran datowano na pierwszy, drugi, trzeci wiek przed naszą erą. Więc okazuje się, że przez tysiąc lat. Prawda? A to jest wielki okres cza, cza, czasu. Nie doszło do, za, do żadnych zmian, do żadnych e, interwencji ze strony człowieka. A więc jest to jednak do, dowód bardzo szczególny. To jest ciekawe, bo w dzisiejszych czasach w zasadzie skopiowanie książki e, nie stanowi większego problemu, bo tak naprawdę to jest skopiowanie jakiegoś zapisu cyfrowego z jednego miejsca do drugiego miejsca i mamy stuprocentową hmm. pewność, że nic nie ulega zafałszowaniu. A tutaj tak naprawdę musimy zaufać. Ludziom, którzy przez wieki tak naprawdę kopiowali literkę po literce w sposób ręczny. No dobrze, to, to, to jest naprawdę duże, duża praca, którą wykonali ci ludzie. Natomiast mówiliśmy też na temat niezwykłości tej księgi. Jakie wy macie? swoje osobiste doświadczenia związane z tym, że dlaczego ta książka, ta księga jest dla Was zwykła bądź niezwykła? Julian, jak, jak Ty do tego podchodzisz? Jeśli miałbym powiedzieć już o osobistych doświadczeniach, to powiem, że kiedyś jeszcze w młodości przeczytałem artykuł zatytułowany Wychowanie według przykazań leninowskich. Jako młody człowiek zastanawiałem się, jak żyć. No i do mnie bardzo przemawiało Pismo Święte, bo wiedziałem, że autorem jest Bóg nieomylny, który wie najlepiej, co dla nas jest dobre. I dlatego wybrałem drogę posłuszeństwa Bożym wskazaniom. I po latach widzę, że dobrze wybrałem. Mhm. Mój ojciec, który śmiał się ze mnie w ogóle z religii, nigdy nie chodził do kościoła, pił, palił. No, takie życie prowadził, co mu przyszło do głowy. Po latach, kiedy przyglądał się i mojemu życiu, i też moich bliskich. Uh, zapewne też rozmyślał nad Słowem Bożym i bez jakiejś terapii specjalnie, chociaż palił ponad dwie paczki dziennie, bardzo dużo palił papierosów. 40 to była taka norma dzienna, ale często więcej palił. Bez żadnej terapii zostawił papierosy, zostawił alkohol, zostawił. Takie życie, jakie przedtem prowadził. To A pismo wynikało? święte stało się dla niego centrum życia. To dzięki pismu świętemu, który jest żywe, nastąpiła taka zmiana. I to jest wartość pisma świętego, że to nie jest książka, którą można sobie przeczytać, odłożyć, no i tyle. Mhm. Ale ono zmienia życie. I dlatego można mówić, na przestrzeni całej historii ludzie gotowi byli umierać za to, bo dla nich to było coś najcenniejszego, najwa najważniejszego. Mhm. No, a co zrobić w sytuacji, w której ktoś czyta Pismo Święte, czyta Biblię i ta księga nie zmienia jego życia? Bo mm, są takie przypadki, o których Ty teraz wspominałeś, ale również Zdarzają się takie sytuacje, być może jest ich większość, gdzie ludzie zaglądają do tej książki i zaczynają czytać i w jakiś sposób nie podchodzi im to. Co, co byście doradzili takim osobom, które jak, jak czytać Pismo Święte, bo, bo jak, jak czytać Biblię, jak podchodzić do tego, co tam jest napisane, jak, jak to robić, tak żeby to, odniosło jakiś, żeby to miało sens w moim życiu? Zależy od nastawienia. Wszystko można w, ży, w życiu ro, robić i można mieć bardzo różną motywację. To, że się przeczyta Pismo Święte jeszcze o niczym nie świadczy. Znam ludzi, którzy czytają Pismo święte, święte nie raz, nie, nie dwa, może nawet i więcej razy, ale jakby nie ma tej zmiany w ich ży, życiu, bo Powiedzmy sobie wprost. Dzisiaj na wykładzie padły bardzo mądre słowa, że Pismo Święte nie, nie jest książką magiczną, która ma zmienić człowieka sama z siebie w ten, w ten sposób. To się tak nie odbywa. Jej cała jakby moc polega na, na tym, że człowiek, człowiek musi być na to, co jest tam napisane otwarty. I to wymaga też pokory i czasu. Jeżeli nie ma ani pokory, Człowiek uważa, że jest najmądrzejszy na świecie, wie najlepiej, wie, jak postępować, i czyta po to, żeby ewentualnie swoje własne teorie po, potwierdzić, a i tak nie, nie zmienić swoje, swojego postępowania, no to nie możemy się spodziewać, że, że Pismo Święte wy, wywrze na niego jakiś wpływ. Inne rzeczy czy ludzie też nie wywrą. Jak nie słucha swoich rodziców, którzy mu, mu, mówią, nie rób tego, bo tam tamtego, to czy posłucha Pisma Świętego? Może kiedyś tak. Mhm. Ale rzecz polega na, na tym, że Pismo Święte jest dla ludzi, którzy chcą pewnych zmian, którzy szukają czegoś, co mogłoby wprowadzić w ich życie, życie jakiś sens. No dobrze, i teraz jestem taką osobą poszukującą, która chce w swoim życiu zmian. Czego, od, czego byście za, od czego byście powiedzieli mi, że powinienem zacząć czytać Pismo Święte? Który fragment Pisma Świętego byłby dla mnie najlepszy do tego, by? E, że tak powiem, uderzyć od razu w to, w to co jest najważniejsze, to co, to, co może mieć znaczenie dla mojego życia. Od, od którego fragmentu Pisma Świętego? Nie wiem, nie wiem czy można rzeczywiście tak... E, e, czy tak. muszę czytać od, od początku, od Księgi Genezis i tak w ten sposób przechodzić płynnie aż do Księgi Apokalipsy? Czy... Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie, natomiast w moim przypadku tak było. Kiedy dostałem, kupiłem pismo święte pierwszy raz, a było to około 30 lat temu, to otworzyłem na pierwszej stronie i zacząłem czytać. I tak mi zostało, że systematycznie chciałem poznawać pewne historie, ale, ale w doradzaniu komuś, od czego powinien zacząć, nie wiem, może to jest tak jak z wizytą u lekarza. Najpierw trzeba posłuchać, jakie pacjent ma potrzeby, a wtedy będzie łatwiej doradzić. Chyba tak jest, że znając kogoś, można rzeczywiście powiedzieć, gdzie mógłby znaleźć taki urywek, który mógłby go bardziej, nie wiem, wciągnąć, zainteresować, pociągnąć za sobą. Często słyszę takie rady, że dobrze rozpocząć od Nowego Testamentu, niektórzy mówią od Ewangelii według Świętego Jana. Wszystko to są bardzo dobre pomysły, ale, ale tak naprawdę każdy człowiek ma jakąś tam szczególną potrzebę i nie wiadomo, jakie słowo na początku może do niego szczególnie przemówić. Ja zacząłem od pierwszej księgi Mojżeszowej. Może okay. ciężko od księgi Kro, Kronik, bo tam są tylko same informacje. To Ona ma też swoje znaczenie. Ale ktoś oczywiście. lubi historię. Trudno. No tak, oczywiście. Z tym, że to ma znaczenie właśnie po to, żeby Pismo Święte uwiarygodnić, pokazać jego mhm. historię, że to się mieści w konkretnym cza czasie i też potrafić, ale. Znaczy, ja, może wejdę w słowo. Ja się trzymam tej teorii. Całe pismo przez Boga jest natchnione. To, tutaj tu, tutaj dys, dyskusja... Nawet tym, te drzewa genealogiczne, tak? Które, które, przez które czasami trudno przebrnąć. Słuchajcie, jeżeli, jeżeli czytamy my, to może to rzeczywiście dla nas nie być najbardziej interesujące, ale jeżeli e, czytali to kiedyś ludzie, których to dotyczyło, to czytali o tym z wypiekami, mówiąc, że w tych świętych księgach jest o ich rodzinie, jak to daleko, aż gdzieś tam do Abrahama. Czy, no, to były pasjonujące historie dla nas. Mhm. Różne inne rzeczy mogą być. W każdym razie, my zachęcamy Państwa do, do lektury tej, tej, tej księgi, bo jak pokazują przykłady, warto. Natomiast chciałbym nagle przerwać w tym momencie i przeczytać kilka spostrzeżeń z czatu, które się, które się pojawiły i na które będę prosił Was, żebyście też pomogli udzielić odpowiedzi. Pojawiło się jedno pytanie. Skoro proroctwo nie podlega dowolnemu wykładowi, to dlaczego różne denominacje mają różne spojrzenia na kwestie prorostów? Skąd wiedzieć, kto dobrze tłumaczy proroctwa? Trudne pytanie, ale Pismo Święte daje odpowiedź, że jeśli ktoś chce pełnić wolę Bożą, to już był cytowany ten tekst z Ewangeliana 7,17, ten pozna, czy dana nauka jest z Boga? Mhm. Więc e, miejmy tę świadomość, że jeśli Bóg jest autorem, on natchnął pisarzy do napisania tego, to on też troszczy się o to, żeby ludzie właściwie zrozumieli podany tekst. E, wierzymy, że Bóg jest Duchem i przez Ducha Świętego Działa na umysł ludzki, i dlatego też ważne jest, Pismo Święte często podkreśla taką pokorę, żebyśmy na kolanach z modlitwą przychodzili do Boga, aby nam pomógł właściwie zrozumieć. To jest podstawa. Oczywiście mówimy o tym, że są chrześcijanie, którzy różnie pojmują pewne rzeczy. Bóg będzie sądził ludzi nie na podstawie tego, co wiedzą też, ale jak żyją. Czy zgodnie z wskazówkami Bożymi w Piśmie Świętym żyją. I to będzie podstawa. Mhm. Ja, jeżeli mogę, myślę, że jeszcze jest taka jedna ważna zada, która właściwie z tego wynika, co usłyszeliśmy przed chwilą, że to ta skryptura, czyli pismo samo siebie tłumaczy. Jeżeli człowiek będzie cierpliwy, będzie szukał z czymś, co się nazywa na przykład konkordancja, czyli taki e, spis e, oparty na poszczególnych słowach, jak słowo, sło, słownik. Jeżeli będziesz szukał i rzeczywiście ten element pokory, czy też modlitwy jest niezwykle istotny, to, to da się od, od, odnaleźć naprawdę dużo odpowiedzi. Pismo Święte tłumaczy i symbolikę, czasami która jest trudna, ale są odpowiedzi na to. Kwestie też czasowych, no, można znaleźć na to odpowiedź, więc yy, nikt jakby nie chce pokazywać, kto jest lepszy, kto jest gorszy, ale wydaje się, że prawda jest tylko jedna, więc trzeba jej po prostu szukać. To jest ta strona techniczna. Oczywiście nie chciałem o tym mówić. To jest ważne. Tak jak tamci w Berei codziennie czytali Pismo Święte, sprawdzali, czy tak się rzeczy mają. Trzeba zadać sobie trochę trudu, ale pamiętać trzeba też, że wszystko jednak zależy od naszego Boga. Nie tylko każda chwila naszego oddechu, ale również zrozumienie Pisma Świętego. Jeżeli mogę, to ja też się chciałbym do tego jeszcze odnieść. Wiecie, kiedy mówimy o proroctwach, niektóre rzeczywiście są bardzo zawiłe. Ale nie wszystkie. Właśnie o to chodzi, że nie musimy patrzeć na Pismo Święte, gdzie są tylko trudne rzeczy, bo tak nie jest. Są historie jednoznaczne. Na przykład, Chrystus mówi: Przyjdę tutaj ponownie na ziemię. Albo uwierzysz, albo nie uwierzysz. Tutaj nie ma zawiłości, ale nie chcę tego tematu rozwijać. Natomiast cieszę się, że jestem w towarzystwie takich osób, które wierzą w to, że w tych różnych prorostwach, takich dosyć trudnych, skomplikowanych, my musimy zaw... posiadać dużo takiej pokory. Na zasadzie, skoro jeszcze się nie wypełniły. To nie musimy mieć, wiecie, takiego przekonania, że one według mojej myśli na pewno pójdą, bo, bo tak nie musi być. Naprawdę nie musi być. A więc to nie jest kwestia dowolności, ale też i takiej pokory, żeby się nie wypowiadać zbyt autorytatywnie w sprawach, które jeszcze gdzieś tam Bóg może, może odsłonić. To jest też trochę odpowiedź na, na inne pytanie, które pojawiło się na, na czacie. Jak czytać Biblię, jeśli ma się wątpliwości, jeśli dostrzega się rzeczy, które zamiast odpowiadać na pytanie o Bogu, jeszcze te pytania i wątpliwości mnożą. Czyli generalnie nie poddawać się i rzeczywiście poszukiwać tej odpowiedzi w Piśmie Świętym, bo ta odpowiedź, jak wierzymy, jest właśnie w tej, w tej księdze. To, to tyle, jeśli chodzi, jeśli chodzi o czat, oprócz jeszcze jednego pytania, które się pojawiło, a które już nie dotyczy jak gdyby myśli związanych z głównym tematem. Pojawiło się pytanie z gatunku e, m, zdrowotnego, że tak powiem, ponieważ beata polecałaś śniada, na śniadanie spożywać e, zdrową kaszę jaglaną, pojawiło się pytanie, e, dlaczego po zjedzeniu kaszy jaglanej? Pojawia się coś takiego, jak, jak, jak zgaga. Z kasza jest zasadotwórcza, jednak nie mogę jej jeść. Co, 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 jak sobie z tym fantem poradzić? Dziękuję bardzo za to pytanie. To prawda, kasza jaglana jest zasadotwórcza. Jest to wyjątek, jeżeli chodzi o tą grupę produktów. Kasze, kasze z reguły są lekko, zasadowe, lekko kwasotwórcze. Kasza jaglana jest właśnie polecana, między innymi z tego powodu, że jest zasadotwórcza. Zgaga bardzo często pojawia się jako też i zachwianie równowagi kwasowo-zasadowej. Jeżeli spożywamy dużo produktów kwasotwórczych, a taka dieta Zwyczajowa, która zawiera dużo produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli nabiał, mięso, wędliny, również bardzo mało produktów, takich jak owoce i warzywa, sprawia, że ta równowaga zasadowo-kwasotwórcza jest zachwiana i bardzo często pojawiają się właśnie te dologliwości. Kasza jaglana, jeżeli jest spożywana na przykład razem z mlekiem, może być powodem zgagi. Można również tutaj powiedzieć, że kasza bardzo szybko też je uczeje. I osoby, które. Nie płuczą dobrze kaszy, albo jedzą właśnie taką starą kaszę jaglaną, mogą odczuwać takie dolegliwości. Więc taka praktyczna rada, jeżeli kupujemy, to sprawdzamy termin ważności. A po drugie, musimy dobrze wypłukać, nawet kilkakrotnie wypłukać tą kaszę jaglaną, by ją później ugotować. Moja rada jest tylko taka, aby jeśli taka osoba w ogóle odczuwa zgagę, aby jadła więcej warzyw i owoców. Wszystkie warzywa i owoce są zasadotwórcze, zasadotwórcze, więc w ten sposób w zmniejszy się ilość produktów kwasotwórczych. Dziękuję za tę odpowiedź. Za tydzień będziemy mieli również program zdrowotny, taki. Kilkunastominutowy, gdzie będziemy mówić na temat tłuszczy. Na co już Państwa serdecznie zapraszam. Natomiast zanim zakończymy ten, ten program, bo czas już, już nieubłaganie zbliża się do końca, chciałbym poprosić Ciebie Mariuszu, żebyś podsumował w kilku zdaniach to, o czym przed, przed chwilą rozmawialiśmy, żebyś powiedział nam. Dlaczego poświęcić warto czas na tą starą księgę i zapoznać się z jej niezwykłością. Dziękuję. Zacznę od przeprosin. Było za cicho, więc to ja jestem sprawcą tego, tego zamieszania, więc bardzo przepraszam, że mówiłem zbyt cicho. Ale wracając do prośby, którą, którą wyraziłeś, moi drodzy, ja podtrzymuję to swoje głębokie przekonanie, osobiste przekonanie. Niezwykłości Słowa Bożego, i chciałbym właśnie zbliżając się już do końca tego dzisiejszego spotkania przytoczyć pewne słowa proroka Izajasza, który mówiąc na temat swoich przekonań i w natchnieniu Bożym powiedział tak: Badajcie pismo Pana i czytajcie, żadnej z tych rzeczy nie brak, żadna z nich nie, nie, nie pozostanie bez drugiej. Gdyż usta Pana to nakazały i Jego Duch je zgromadził. 34 rozdział i werset 16. Rada, badajcie. Można, jak powiedziałem, patrzeć na Pismo Święte, można czytać okazjonalnie. Zachęcam do takiej systematycznej lektury. W dobrym czasie, kiedy jesteśmy jeszcze wypoczęci, jeszcze gotowi na przyswojenie nowych rzeczy, a wierzę, że dzień. Czy ta chwila, czy następne chwile będą naprawdę wyjątkowe w Waszym życiu? Dziękuję. Dziękuję za, za to, że poświęciłeś nam czas. Ja chciałbym również Państwu serdecznie podziękować za udział, za to, że byliście Państwo z nami na czacie, że oglądaliście nasz program. Zapraszam serdecznie na, przyszłą, na, na spotkanie już w przyszłą niedzielę o godzinie 19. Tematem spotkania będzie udzielenie. Odpowiedzi na pytanie, kim jest Bóg Ojciec. Serdecznie Państwa zapraszam. Niedziela, godzina 19. A teraz chciałbym życzyć wszystkim spokojnego wieczoru i dobrego tygodnia. Do zobaczenia.